muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast. Dzień dobry. Dziś spotykamy się z Marią Siwiec, śpiewaczką z Gałek Rusinowskich. To jest wioska na pograniczu radomsko-opoczyńskim, w tak zwanym mikroregionie kajockim, który słynie ze wspaniałych mazurków. Tam nazywane są oberkami. Maria Siwiec tych oberków zna cały worek, zna mnóstwo melodii i przyśpiewek do nich, ale poza tym w jej repertuarze są również pieśni obrzędowe, liryczne i religijne. Wszystkie je bardzo kocha, co słychać, gdy je wykonuje. A skąd je zna? Zaraz do tego zapewne wrócimy. Są z nami również Marta Domachowska i Katarzyna Zedels, które są miłośniczkami, badaczkami muzyki tradycyjnej. Tańczą, grają i śpiewają. I są uczennicami Marii Siwiec. Wspólnie do Marysi jeździmy, żeby się uczyć repertuaru gałeckiego. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o jesieni, która w obrzędowości rocznej nie wyróżnia się żadnym specjalnym wydarzeniem. Ale gdy spytałam Marysię, co się działo jesienią, to od razu opowiedziała, że to był bardzo pilny czas, że się mnóstwo rzeczy działo i że były też śpiewane w tym czasie różne pieśni. Ale zanim do nich dojdziemy, to chciałam się zapytać, Marysiu, kiedy w ogóle mówiliście, że przyszła jesień? Też chcę Państwa przywitać, wszystkich tu witam. No, jesień. Jesień to był taki czas przygotowania już do zimy. No i też było dużo prac z tym związane. Były wykopki, kiedyś len się pocierało. Później w zimę się robiło chodniki, a też się robiło worki, żeby poszyć później na zboże. I co? Było grzybobranie też. Były grzyby, też je suszyło w piecu te grzyby, bo się chleb piekło. Też było, też trzeba było naszykować na kompot, jabłek, gruszek. Także bardzo było dużo roboty. Chłopy też miały robotę, no bo też trzeba było te, jak się kartofle pozbierało, to trzeba było pozwozić to. Były warzywa, te warzywa później się wyrywało, trochę musiało to wszystko pobyć w polu, żeby się nie psuło. To się trochę tak przykrywało słomą, żeby się też wywietrzyło to. No a potem to zwoziły do domu, no i to też chłopy miały robotę zakopcować to, żeby to przetrwało zimę, nie? Zakopcować? To co znaczy? No kopce robiły takie. No a warzywa to tylko się sobie zostawiało, no tyle się sadziło, a później to no już tak był... Trochę się byt polepszył na wsi, bo był hortyk z niedaleko, no to też się siało tam. I później były kontraktowania, nie? I zabierały tam, przyjeżdżały na miejsce, zabierały te warzywa, a sobie zawsze się tam zostawiało tego wszystkiego, no, żeby było na zimę, bo kiedyś to nie było tam sklepów tyle, się nie kupywało. Kobiety miały też co robić, bo gotowały 3 razy na dzień. Nie były takie... jakieś wymyślane jedzenia, tylko była porka, były pyzy. Te pyzy to tylko się robiło na niedzielę. No było z tym bardzo dużo roboty, nie? Jak było jest cegru, matka, dzieci, to by mało zrobił, to by moment zjadły i tyle. No. Przecież każda gospodyni miała gęsi na podwórzu. Były łowce, też szczygły te owce, bo później trzeba było wełnę zgrymplować, no i do falbierza jeździły, żeby to farbować i się robiło. I na warsztatach, nie? A też miała każda gospodyni te gęsi, żeby zedrzyć te pierze, no i robiło się poduchy, pierzyny, bo kiedyś to nie było tyle opału, nie było węgla, było zimno w chałupach. No to każdy robił te pierzyny ciepłą, żeby nie zbażdżać pod tą pierzyną, bo już ta chałupa się wychłodziła. Trzeba było się przykryć, żeby nie zmarznąć. Ale też się chałupy gacięło, bo były takie chałupy drzewiane i trzeba było te chałupy ogacić, żeby też było cieplej w tych chałupach. To trzeba było najpierw iść do lasu, no i nazgrabiać kolek. I co to oznacza, ogacić chałupy? No ogacić, ocieplić. Jak teraz ocieplają tymi tam różnymi płytami, to kiedyś nie było płyt, tylko przybijały takie, no jak to, zertki, nie? Do dachu, tylko oknów to trochę było widać. I się ogaciało całą do tego, do dachu tę chałupę. No czyli było... dostawiały się taką jakby dodatkową warstwę ocieplającą. Tak, ocieplającą. No to, a było tak fajnie w tym lesie, bo tak patyki były wyzbierane i kolki były wygrabione, to tak było dobrze chodzić, bo teraz to nawet
bo znowu leść do lasu, nawet i ludzie tak bałaganią, trochę nieładnie jest. Kolki to jest ta faszyna, te iglaste gałązki, tak? Kolki były najcieplejsze, to się, no tam były i liści trochę zawsze tam naleciało, ale takie były cieplejsze i się patrzało, gdzie dużo kolek jest, nie? Bo no, liście to przeważnie się tam na, jak na piwnicę, na wierzch, na tym, no. To piwniczki też się gaciło? Piwnice były też takie, żeby w środku były, nie? Przeważnie. W jakimś studułce, czy coś. No to w środku stawiały, to było dużo tak bezpiecznie, nie zmarzły kartofle. I na to się kładło, na wierzch się przykryło, to tak nie uciekało to ciepło i przetrwały kartofle, no. Ale niektórzy mieli na zewnątrz, bo jak nie miały takich długich tych, no to też gaciły te piwnice, żeby zabezpieczyć, bo kartofle były ważne kiedyś, nie? Te kartofle to już do wszystkiego były, no. I na zalewajkę kartofle się 3 razy gotowały na dzień. I w tych piwnicach to kartofle trzymano i coś jeszcze? A wszystko. I kapustę się kładło, i warzywa się tam na wierzch rzucało, ale to już dla siebie, jak ją mówię, nie? I to był też czas robienia przetworów różnych, tak? To mówisz właśnie o kapuście? Tak. Kapusty do mnie to się też skisiło dużo, bo... I 2 becki było zakiszone, nie? Każdy miał nasadzone te kapusty, no i dzieci deptały, mewy im nogi i wchodziły już tam w tę beckę, tutaj sadkowały. No najpierw to nie było tych sadkowni, tylko się nożem wszystko krajało, nie? I te dzieci deptały. No ale na tę zimę to była ważna bardzo ta kapusta, bo tak i z grochem gotowały, tak i bardziej się gotowało na kapuście kiszonej, jak teraz tam jak z grzybami czy coś. No i grzyby też były też potrzebne, pierogi się robiły, no takie rzeczy. No do mnie to tylko gotowane rzeczy się jodło. Jak kiełbasę to się widziało, wam powiem, roz, samo ze na Wielkanoc, roz na Boże Narodzenie, no słonina to była, nie da, żeby okroźć, a nie roz tej słoniny nie było. Takie były czasy, no. A z tym były te związane prace i śpiewy też takie i w domu później już blizy tych świąt Bożego Narodzenia, to trzeba było do świąt wszystkie pierze pozdzierać. No a przy tych pierzowkach, bo to się chodziło po no tam nie po całej wsi, ale takie miało się już tam parę kobiet, co się u nich zdarło, one przyszły do tej gospodyni, no i przy tym to były śpiewy różne do Bożego Narodzenia i po Bożym Narodzeniu. Drobno, Jose, drobniusinko, drobno, będzie zimnie gospodyni dobro. Ojej, jej, dana, 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 będzie zimnie gospodyni dobro. Będę, Jose, raniuśko wstajała, przy śniadaniu obiad gotowała. Ojej, jej, dana, 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 przy śniadaniu obiad gotowała. Kolacją jak koguty wieją, to się ze mnie ludzie nie naśmieją. Ojej, jej, dana, 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 to się ze mnie ludzie nie naśmieją. Jedną rączką za cierecki gnietła, drugą rączką przywitała Pietra. Ojej, jej, dana, 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 drugą rączką przywitała Pietra. A witajże mój Pietruniu miły, jakie dobre za ciereczki były. Ojej, jej, dana, 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 jakie dobre za ciereczki były. A witajże mój Pietruniu drogi, sprowdzę ty my trzewicki na nogi. Ojej, jej, dana, 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 sprowdzę ty my trzewicki na nogi. Na paluszek złoty pierścionecek, a na główkę ruciany wionecek. Ojej, jej, dana, 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 a na główkę ruciany wionecek. Sprowdzę ty mi kucharkę, szafarkę, sprowdzę ty mi do dziecięcia niańkę. Ojej, jej, dana, 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 sprowdzę ty mi do dziecięcia niańkę. A dziewuchy znowu szykowały wyszywanie, bo trzeba było w Jaśku na wyszywać ładny, którą najładniejsze, żeby te chałupy na Boże Narodzenie tak przygotować ładnie. No to też miał dużo roboty, no i tak prześcieradła wysywałem na łóżko, ale wam powiem, że było tak ładnie w tych chałupach.
bo tak kładły białe takie prześcieradła wyszywane, a na to dywan taki robiony na warsztacie, prosty. No i te poduchy kwandrowe i te jaśki. Było przepięknie. Kapy były takie, no to przy tych kapach też wszyscy mieli wyszywane takie serwetki. Czyli można powiedzieć, że jesień to jest taki trochę czas, kiedy było bardzo dużo prac polowych jeszcze, ale też prac domowych. Mówisz właśnie o pierzawkach i że podczas tych pierzawek było śpiewane, tak? I te wełne przyndły, no bo później to już po tych Bożym Narodzeniu to każdą gospodyni, no prawie że każdą, to warsztat stawiała do domu i robiła, wyrobiała ich. Którą najładniejszy zrobi dywan, no nie, brały tam model, otały jedna do drugiej, ale ta wełna musiała być też oprzędzu, no ale to trzeba było wcześniej naszykować, żeby to ukrosić różne te kolory, nie? Ukrosić to ufarbować. Ufarbować, no a przede wszystkim to trzeba było to, wiesz, zgrymplować, wyczyścić te wełnę, to było z tym roboty, a znowu z tego, no to pocierały, nie, żeby na cienkie takie płótno. To pamiętasz jeszcze te prace, które były przy lnie? Wiesz co, ja tego nie pocierałam, ale mama to pocierała i czesała to. Z tym lnem też było dużo pracy. Najpierw to trzeba było to narosić, gdzieś rozkładać na łąkach, później to znowu suszyć w piecu, żeby to dobrze wyschło. Później to trzeba objądyć, opotrzeć i wyczesać. I dopiero to, wiesz, gorsze się brało na te worki, na coś takie, przyndło się. A to takie to i koszula taka była długo... Także dużo rzeczy z tego się wyrobiało, no nie? Ja jako dziecko miałam zadanie cewki wić. Czyli co robić? No, nawić do warsztatu tych cewek, żeby było. Później mama miała no, różne te kolory, jak robiła na warsztacie, to już było gotowe, nie? Czyli tak jak nawinąć na szpulkę kolorowe nici? Tak. I które potem już były wykorzystywane do pracy na warsztacie. Ale to nie ręczamy, to był taki padok. I to się nakładało na to i sobie tak kręciłaś korbą i ono się wieło na te. No ale to już później zanikło, nie? No i przy tym były różne okazje do pośpiewania, nie? Bo jak się kobiet nasło do domu, no to pośpiewały sobie. Wesoło było, a nie rosto i chłopoki, tam było dużo dziełów. Podejrzały, że tyle dziełów to padły do tej chałupy. To nie rosto nabrojeły, że i na szkodzieły tam nie się dostało od matki, bo jak pierze tam puściły ptaku do chałupy, to przyciefruwały, nie to na wyfruwywało tych pierzy, ale co? Jak była taka no, chałupa, wiedziały, że pustą tych muzykantów zabawę, to one raz dwa nawet i łóżko rozebrały i pojechały po muzykantu, no bo u nas to nie było muzykantów, tylko trzeba było gdzieś jechać czy do Nieznamierowic, czy do Przystałowic i ulały do rana, nie? Łóżka rozebrać, to mówisz, że rozkładaliście na części wtedy takie łóżka, no, i żeby było więcej przestrzeni do tańca. No bo, tak, no bo jak było, te chałupy nie były, no jedna to zawsze była taka większa, ale nie u każdego. No to one potrzebowały, jak było galancie tych dziełów i to potańcować chłopoku, no to trochę trzeba było, wiesz, z tego miejsca zrobić. Ale to był taki czas, że trochę się gromadziliście po chałupach, żeby, no wiadomo, żeby popracować. Ale jak już było śpiewane, no to zachęcało do tego, żeby się spotkać na nagranie? Tak więcej pod niedzielę to tak, wiesz, te chłopaki już więcej miały, czuły, że tam coś im się chciało potańcować. No to wiesz, tam szukały, gdzie te dziełuchy tam się dzisiaj zesły, nie? No bo nie zawsze w jednym miejscu, ale u nas to były czysto w chałupie zabawy. To trzeba było lubić. No mój tata lubił, mama lubiła, no to wiesz, to lubiały sobie posłuchać i zaulać. No to dla nich na to jak na lato było, nie? No i takie były okazje do pośpiewania, do potańcowania, ale jesień to było też dużo, dużo roboty było, naprawdę. No i później to już było taki czas do też świąteczny, trzeba było też, jak ci mówię, przygotować te chałupy, pomalować, no bo wiadomo, że każdy dwa razy do roku malował chałupę, bo brudno było, bo się gotowało i świnią, i to się parowało w tych chałupach. Wyprzątnąć, jak jeszcze kawalery przychodziły, no to każda dziewucha chciała jakoś zaświecić, żeby w tym domu jakiś był porządek trochę i żeby było się tym wiesz. To powiedz, co tam było śpiewane po takich chałupach właśnie? Jest to różne piosenki przy tych były i pieśni były. Dawniej wam powiem, na jesień też często księża wypuszczały obraz. Często chodził po wioskach obraz, bo teraz to jakoś, nie wiem, tak zaniedbały księża.
I właśnie ten obraz to tak był czczony, to jest jakby ten obraz set, to jak było święto w domu, nie? Nie wolno no tam obrządzać, to wiadomo, że jest tworzenie i trzeba obrządzać. Ale już każdy tak świątecznie był poubierany w domu i tak się przyjmowało z sercem ten obraz i modlitwa. W domu miał być każdym ten obraz i się przeprowadzało ten obraz i później się odprowadzało i świecamy i cały czas się śpiewało. I jak to było? To znaczy przychodził taki obraz do domu, przyniesiony przez sąsiadów i tak. Zostawał na cały dzień? Sąsiady donosiły do bramy, a od bramy z brata druga rodzina i niosła do domu i z tymi sąsiadami. No i tam się witało ten obraz i, no i ludzie przychodziły, siadały, były przyszykowane ławeczki, no i śpiewały. Śpiewały i chłopy śpiewały, nie tylko kobiety. Takie pieśni starodobne ładne śpiewały. I tak się już człowiek uwijał, żeby lecieć pośpiewać. No tak było, no fajnie to było, no, że się tak wielbiło. I to na to przeprowadzanie się zbierała cała wieś, czy właśnie ci cała, może nie cała, nie tyle cała, ale było trochę ludzi. No a później to każdy, wiesz, poleciał sobie coś tam zrobić i znowu przychodziły tam do której godziny, a już ta rodzina to tak, wiesz, całą noc tam dyżur był na zmianę, no bo świece się paliły ku obrazu. I jakie, jakie pieśni były śpiewane? Zależy, kiedy jak było w poście, no to więcej się śpiewało do Pana Jezusa i do Matki Bożej, bo też są, nie, takie postne. Jak było w Adwencie, no to w Adwencie to nie ma tyle... Nie ma tyle tych pieśni w Adwencie, tylko wincy są do Matki Bożej, nie? A zaśpiewałabyś jakąś? Ja mogę tylko kawałek zaśpiewać. Spójrz, bracie i siostro, z pokorą na ten obraz, co stoi przed tobą. Spójrz, jak smutne, zranione malica. Częstochowska Maryja Dziewica, ona była w swym życiu wielbiona i do Boga ciągle się modliła. Tej modlitwie stała się stworzona, kiedy słyszy, bądźże pozdrowiona. Rzecze anioł, nie bój się, Maryjo, oto poczniesz i porodzisz syna. Oto jam jest przeczysta dziewica, wola twoja, jam jest służebnica. Było dużo pieśni starodawnych, piękne pieśni, naprawdę, teraz się nie śpiewa tych pieśni. Mówisz teraz o tych pieśniach religijnych. Tak, a też pieśni śpiewały, nawet ja znam taką pieśń, co moje siostry śpiewały. To była taka, jak to powiedzieć, wojskowo, nie wojskowo, to o wojnie, nie? Z tamtej strony Częstochowy, gdzie maluba przebywa, siedzi ona przy białym stoliku, białe orły wysywą. Dobrze ci tu, moja lubo, białe orły wyszywać, a my musim, ubodzy bojacy, w szarym polu w rzędzie stać. W rzędzie stoi niby skała, w rzędzie stoi niby mur. Te wylata kula rozpalona i wyrzuca z rzędu precz. Już mnie ona wyrzuciła do szpitala, wiozą mnie. Pisze liścik do swej najmilejszej, że zostałem zraniony. Prawa ręka uszczelona, lewa noga ucięta. Przypatrzę się
jaka wojna zawzięta. Ten pierścionek coś mi dała, ja go nosił nie będę. Nabiję go w lufę karabinu i na wiwat wystrzelę. Tę chusteczkę coś mi dała, ja ją za onuce mam. Żebyś sobie, lubo, nie myślała, że ja ciebie w sercu mam. No to właśnie przy tych pracach śpiewały te moje siostry. A w czasie takich prac, jak darcie pierza czy przędzenie, to chyba jeszcze oprócz tych pieśni można było usłyszeć różne opowieści. No, mój tata nawet są dużo opowiadał, tylko że ja tak tymi opowieściami to nie żyłam. Ale opowiadały o zmorach, że zmory przychodziły, że tam mleko wypijały krowom, nie? No i oto tak dużo z tego, z takich rzeczy to nie wsłuchiwałam się więcej w śpiew, a w opowiadania to więcej Zosia Kłaczykowa to tak świetnie opowiada. Jej ojciec i mój to były bracia stryjeczna, siostra dla mnie była, ale naprawdę ona to taką miała pamięć i opowiadała o takich. Zofia Kucharczyk to też śpiewaczka z Gałek, która zmarła no w maju bieżącego roku, 22 rok. Tak, i to dwie śpiewaczki, jedna po drugim tak się zabrały, świetne śpiewaczki. I Maria Pędzikowa, która 14 lutego w Dniu Zakochanych zmarła. Tak, no ona tak o, zawsze o tym swoim śpiewywała i patrz, w Dniu Zakochanych ją chyba tak zabrał, o tej miłości zawsze śpiewała. No i Zosia też młodo została. Wdową Zosia też miała chyba 50 coś lat. No ale jako gawędziarka ona opowiadać to i pamięć miała taką świetną, że nie wiem, najlepszą zrobiła w tym. To no, tylko mogę wam opowiadać, jak to było fajnie. Bo to pamiętam, było, jako dziecko zapamiętałam i... Jak już wspominamy zmarłe panie śpiewaczki, to jesień też jest takim czasem wspomnienia zmarłych. Czy kiedyś też obchodzono 1 listopada? Tak. Jak ja pamiętam, to zawsze był... I szło się wtedy na groby? No szło się na groby. Kiedyś to nie było pomników, jeszcze były kwiatki robione, które się polewało świecami. To tak się szybko nie niszczyły te kwiatki. Ubierało się, no trzeba było ten grób piachem, bo no krzyż to był, wiadomo, i krzyże też się odnawiało, nie? No ale to też było tak z tydzień czasu do przygotowania do tych wszystkich świętych, dzień zaduszny i to wszystko, to tak się... No już człowiek się na tych wszystkich świętych tak skupiał, nie? Ale roboty też było. I nie kupywało się, tylko się brało skrzycynę, robiło się wince. No a te kwiaty papierowe, jak rozumiem, które się woskowało, to kto to przygotowywał? No każdy tam, no nie wszyscy umieli, nie? To może tam sobie od kogoś ktoś kupił, ale jak u nas to my robili i tym woskiem się polowo te bibiuły i się dłużej trzymała, nie? Ładne robili my takie wince, że naprawdę, tylko że tam, no wiadomo, ze skrzek to trzeba później wyrzucić, bo się niszczy. Skrzycyna to? Skrzycyna, nie wie ta co jest, no skrzek. Z choinki to było urywane. Ze świerku? Świerkowe, no bo sosna to jest co inne, no. Pojechał tata na takie te gałązki z boku, bo przecież w dołu to i tak się obcinało, żeby to rosło, nie? No to pojechał na ciu i się robiło w domu tam. Ileś tam było tych grobów i każdy trzeba było wystroić ten grób, nie? A czy to był taki moment, w którym śpiewano? Mi się wydaje, że więcej tak, no w kościele to się śpiewało, ale to takie było wspomnienie o tych osobach, niby tak, wiesz, każdy mówił, że w ten drugi dzień to, wiesz, te zmarłe niby miały przychodzić, odwiedzać te swoje podwórka. To nawet jak byłam dzieckiem, trochę tak się, wiesz, bagowałam, bo bałam się. No i też do kościoła się chodziło na modlitwę, bo msza się, wiesz, to było święto też, nie? Drugi dzień. Ale tak, żeby śpiewać, no ja to jestem trochę tak przeżywą, bardzo wrażliwą osobą, więc nawet na pogrzebach to nie mogę śpiewać, bo mi się tak ściśnie i chyba, że już tak naprawdę nikogo nie znam i tak nie każdy może śpiewać te pieśni. Jak mu jest żal kogoś, to nie wyjdzie, no bo wiesz. Bo dla nas współcześnie, dla środowiska, które się zajmuje tą muzyką tradycyjną, no to jest taki moment, kiedy możemy zaśpiewać pieśni, które kiedyś były śpiewane właśnie przy pogrzebach za zmarłych. No bo przy pogrzebach to było co inne, Kasiu, bo tak, były śpiewoki,
no na wsi trzech było. Miały taką naprawdę grubą kantyckę. Jak ktoś umarł, to one były wynajmowane tam, przychodziły tam ile wcześniej pod okno i też nieboszczyka się nie wynosiło. Tylko nieboszczyk leżał 3 dni w domu, jak zmarł. No zanim tam te trumny zrobiły, to najpierw leżał na łóżku tam, a później dopiero go przenosiły w te trumny. Przy tym zmarłym się tam, wiesz, modlęło się i świece się paliły cały czas i ludzie śpiewali i modliły się. Różaniec odmawiały, nie? Ale ten czas 1 listopada, święta zmarłych, dzień zaduszny, to wtedy się bardziej właśnie modlono niż śpiewano. No modlono się, bo to już jest taki czas smutny, no dla każdego, nie? Bo se jak, no nie każdemu tam młody ktoś umarł, ale niektórym to i młoda mama umarła, to se tak wiesz. A bardzo płakała, jak ja miałam takiego chrzestnego, to jak przychodził do babci na grób, to on zawsze się tak wypłakał i to nie wstydził się, tylko całym głosem płakał. A teraz to, no kto by tam płakał, nie? Każdy przyjdzie sobie po modlitwę zmówi i za nieboszczykiem płakały. Płakały, matko, jak to nie te czasy. Jezus. Idąc za pogodą, tak? Płakały i przy trumnie płakały i o matko, czy to był no jakby ojciec i matka, to tak te dzieci płakały, że mówię. Ściskało człowieka. Chłopy to są twarde. A kobiety później stanęły te ciągły za tymi chłopami, ale tak umiały śpiewać. U nas to też trzech chłopów było, one tak śpiewały i śpiewały później w poście, siadały w ławkach. A tego 2 listopada, jak miały te dusze odwiedzać swoje domostwa, to jakieś zasady w domu obowiązywały? Coś, że trzeba robić albo nie wolno? Robić to nie wolno było, to święto było. Ale tak to zasadło, no tam może i... Może jakieś były, ale ja o takich nie zapamiętam, nikt mi o takich rzeczach nie mówił, ale się trochę bałam, bo jak opowiadały, że tam no to mówię, przecież wiedziałam, że zmarła babcia, zmarł dziadek, ja trochę się tak wagowałam. Coś w tym jest, wam powiem, bo wiem, że jak mi tata zmarł, nie bałam się go, ale był taki jeden moment, że jakby ktoś do mnie przyszedł, poczułam to, no ale się tak go nie przelękłam, jakoś się nie bałam taty. Tylko mówię, że tato, możesz koło mnie spać, ale tylko mówię, więcej mnie nie strasz, żebym ja się bała. No, coś w tym jest. Zeszliśmy na taki temat, który nie jest związany z jesienią, tylko z dowolnym momentem kalendarzowym. Bo też te ludzie umierały na jesieni, no zawsze umierały, nie? Chciałam się zapytać, czy jesień też była czasem wesel? Skoro tej roboty już było mniej niż w żniwa latem. Były wesela, to były i w zimę, nawet jak tam wypadło, to i w zimę się z niej widziały, ale na jesień też były wesela. Jeszcze może więcej tych wesel było, bo już taka ta robota, ale było też roboty, no. No i w lato były i na jesień, no, zależy kiedy tam jest. Jak się zalecał kawaler i miała kawalera i wesele. Czyli nie czekało się 2 lata na ślub, albo na jesień, albo na wiosnę, albo na lato, żeby było ciepło, tylko w dowolnym. W dowolnym czasie i w zimę nie rozmrozy, bo teraz to wcale mrozu nie ma, ale kiedy miały się odzynić, to nie wolno było przekroczyć tam pewnych limitów. To chciałabym wziąć ten ślub, żyć, żeby nikt tam nie mówił o nich, nie opowiadał, no i wiesz. No ale z myślą o sobie, już sobie założył tę rodzinę i już tam jakoś tam prowadził sam sobie, no. Marysiu, a czy były jakieś pieśni o tych tematach właśnie jesiennych? O zbieraniu grzybów, czy o pierzawkach? Czy po prostu w tym czasie śpiewaliście takie pieśni? Różne się śpiewało, ale może i były tam, siedzę na podsekaniu, to się przypomnie. Co ześ Maniusiu robiła, coś całą nockę śpiecieła. Oj dana dana, coś całą nockę śpiecieła. Drobno kapustę siekałam, na ciebie Janku czekałam. Oj dana dana, na ciebie Janku czekałam. Co ześ Jasieniu pomyślał, nim ześ to dziewce zdradzić miał. Oj dana dana, nim ześ to dziewce zdradzić miał.
Pomyślałem se na dwoje, zdradzić to dziewce albo nie. Oj dana, dana, zdradzić to dziewce albo nie. Zdradzić to dziewczę to jest grzech, a opuścić ludzki śmiech. Oj dana, dana, a opuścić ludzki śmiech. Ludzie się śmieją, gadają, takie dziewce za nic mają. Oj dana, dana, takie dziewczę za nic mają. Oj dana, dana, takie dziewczę za nic mają. A jeszcze zapytam tylko, czy te kapuste to się właśnie na jesieni Na jesieni się, na zimę się kisiało, nie? A przy tych pracach związanych z lnem, przy tym międleniu i tarciu to pewnie nie, bo to na dworze się robiło, ale to co już w domu przy przędzeniu? Palniu to tak to... była pieśń, może wincy pod wiosnę, ale jest taką lnie. Hej tam pod las zielinieńki. Wybierała ładno Kasia len drobnieńki. Wybierała ładno Kasia len drobnieńki. Wybierała, wybierała i ścielęła. I tak sobie hen do lasu przemówiła. I tak sobie hen do lasku przemówiła. Hej ty lasku zielinki bujny gaju, ty radujesz wszystkich ludzi w pięknym maju. Ty radujesz wszystkich ludzi w pięknym maju. Hej ty lasku zielinki rozwijaj się, ty matulu przed wydaniem namyśloj się. Nie wydaj mnie moja mamo za pijoka, bo na darmo moja praca choćby jako. Wydaj ze mnie moja mamo za takiego, żeby u mnie scerze kochała jojego. Żeby u mnie scerze kochała jojego. Czyli piosenka o lnie, co prawda wiosenna, ale pewnie śpiewana w różnych momentach. No u nas wybierała ten lin, nie nas, żeby go rosić, a u nas tak do lasku przemawiała, nie, że to w maju się rozwija. No tak se marzyła, nie, ale to już było szykowanie do tego, jest miądlinio, no ale to dużo no, roboty było z tym, bo to jak się wyrwało, musiał wyschnąć na polu, jeszcze trzeba było go muć, bo to przecież siemię też, z tego jest siemię, to wiadomo, że zdrowotne też, nie. No i później dopiero rozpościerały to na rosie, musiało to na tej rosie pobyć ileś tam. I znowu to zbierały i dopiero w piecu to się znowu suszyło, to te goszcie takie były już powiązane i tam kładły, wyschło to, no wyjmowały z tego pieca i później na te cierlice i to tyle było z tym roboty wszystkim. Jest to bardzo dużo roboty, tak jak słyszymy, również współczesnemu słuchaczowi pewnie trudno sobie wyobrazić cały ten proces. Jeszcze kiedyś tobą powiem, że były, jak teraz to są proszki, a jak moje siostry opowiadają, to nie było proszku do prania, tylko brały popiół, jakoś to nie wiem, ten popiół moceły i z tego robiłem proszek i dopiero pranie robiłem. Jakie to były czasy, matko kochana. Roboty, o których opowiadasz, to kobiece są prace i te przylnie, i to pranie. No tak, chłopy to nieprawda, miały swoje, nie, bo przecież trzeba było łomucić zyto, jak po koszunę było, pozwozić, one drzewa nawieźć na zimę. Siecki trzeba było, no ale siecki to i kobiety nie rozumieją. No ale chłopy miały też i gnoje powyrzucać, przecież zyto trzeba było zasiąść na zimę.
i poorać podłorywki, porobić. No dużo te zmiały roboty i chłopy to cięzy pracują. No i też jeździły do lasu przecież, żeby zgrabić te kolki, no to musiał jechać wozem, gdzie nie było traktoru, tylko chłop był przy tym. No to tam kobiety grabiły, a chłopcy rzucą nawóz. I przy tej robocie nie śpiewaliście? Nie, w lesie. Ja to śpiewam, ale jak stwam od roboty, a w lesie, no to nie było czasu tam za bardzo. Z pola śpiewałam. To później to tak ludzie się nauczyły, że jak nie roz krowy pasam, bo krowy to długo pasam. To na mnie bunia wołały, to bunia zaśpiewałabyś. No mówię, chyba by głupi się ośpiał, teraz ja by zaśpiewał. Nie, no bo takie czasy się zmieniły, no ale to tak było miło posłuchać, no. Ale jesienią się jeszcze te krowy wyprowadzało, czy już stało? Do samej zimy, nieraz tak było ciepło do Bożego Narodzenia, to jest cel, no bo się więcej zaostędziało, nie? Tego siana się przywiezło, no to jeszcze nie dawały samego, tylko z tym słomu, więc trzeba było narznąć te sieczki i dopiero trochę śruty zrobiły, pokrosiły, no i takie było pasynie, nie? No ale mleko było dobre, nie tak jak teraz tam. Nie przełożyć ani to mleko, mimo smaku śmierdzi, ta jak pies. I śmietana, i twarogu narobiły. Boże, kochany, ja mi się marzy teraz. Marysiu, a czy obchodziliście Andrzejki? No, Andrzejki tak. Andrzejki to se wróżyły przecie niedziałuchy. To były i zabawy były, i jakie wróżby, a tam, która pierwsza wyjdzie i darły się, bo to by miało być tak, że wiesz, jak wysła i tam wrzasła z której strony ten... Echo słoto miał być z tej strony ten kawaler i buty se układały, które no różne takie wymyślały, ale i te zabawy też były. Zabawa taka z muzyką do tańca? Do tańca, no. W chałupie, no przecież nigdzie. No później jak tu remiza. I to spraszaliście muzyków wtedy? Przywozieły chłopoki. Też to było chłopackie zadanie. Też wam powiem, że jak chodziłam do szkoły, byłam takim dzieckiem, to jako była nauczycielka pani Jadzia Kietlińska, która robiła też takie przedstawienia na choinkę, na choince też, nie? Rodzice se robiły i też była potańcówka po tej choince. Dzieci tam przedstawiały, też miały radochę, ale też się coś nauczyły. Tako ta kultura jeszcze była, jest taką przekazywaną, jakby od niej ona lubiała to robić. No i tyle, no i my to robili, przedstawienia my robili, zabawy my robili, my hulali tam. A później, no to wiadomo, że jak już weszły te organy, no to nie było nic. Kiedy jakoś myślano, że już jest jesień? Czy to był koniec żniw po prostu, czy też, ale pogoda? Tak, pogoda, no pogoda, pogodą. Ale się myślało najpierw chyba o wykopkach, nie? Bo jeszcze ją z mamą motyką kopałam. To były takie mokre lata, bo mokro było. Mama deskę kładła na pole, żeby wejść, żeby nie wpadnąć i my kartofle wykopywali. To długo to trwało, Kasiu. Zaro po żniwach to się brały zakopania, żeby to wykopać. A później zasiać żyto. Schodziło do zimy, to było bardzo dużo roboty. A później jak te chłopacki takie zwariowane znowu weszły w wodę, no tak roztrząsały te kartofle po całym polu, no to jest każdy był w siódmym niebie. No i tak się szybciej już te kopania tam przetegusiowała. No i te warzywa powyrywać, brukiew każdy sadził, buroki sadził krowom. To trzeba było wszystko pobrzynać na polu, pozwozić, to było dużo pracy. A to było, się robiło ku nim. Jak zaczynały się te prace zbieracze po żniwach i wykopkach, to był taki moment, kiedy czuć było już przygotowania do zimy. Tak. To jak już się to wszystko wie, że jest, no pozwoziły kartofle, zakopcowały, już wszystko było schowane do piwnicy, no to wiadomo, że już jest bezpieczne wszystko i się brało znowu, żeby sobie, no kobiety to nagrabić tych kolek, żeby ogacić te chałupy, żeby było ciepło, chłopy drzewa nawieść, te lny, te pierze pozdzierać do świąt, żeby znowu te chałupy wybielić. No a później no, świętować, a po świętach znowu wrzucały warsztaty, od nowa była praca, inno znowu. I te musiały jeszcze żyto pomucić na jesieni, żeby było o czym zasiąść. To też do zimy trwała ta młotka po stodołach? No, pochodziło się też, się odrobiało tak jeden do drugiego, no bo wiadomo, że tam wszystkiego nie omucił, ale żeby miał do tego siewu i trochę stworzyniu, nie? Żeby śruty zrobić, żeby miał co dać. No to było dużo roboty na jesieni, bardzo dużo było. A tłoczyło się olej w waszym domu? U nas się nie tłoczyło, ale rzepok to mysioli i tata jeździł do Odrzwoła, bo tam w tym Odrzwole to było takich fachowców i tam był duży kiedyś targ też, nie?
No to jak narobią ileś tego oleju, to trochę sprzedały, ale zawsze zostawiały. Dużo się używało, bo się blyny piekło, placki kartoflane teraz mówią, ale i w poście dużo się wiesz, bo wtedy jak przyszedł, to już nie wolno, bo jest mięsnych rzeczy, tylko ten olej. Ale ja to lubiłam ten olej z chlebem, cebulki se nakrajać, nawet to takie było dobre w żerkach, nie wiem, i krosiły kartofle olejem, barszcz mama krosiła z grzybami olejem. To było przepyszne jedzenie. W Adwencie to samo było. Ten tydzień ostatni, a później przed samym ten dzień Bożym Narodzeniem, to tak. Tata buty wyczyścił, mama wyczesała, bo miałam takie długie warkoce, bo nie wolno święta się było nawet czesać, bez grzech. No, takie ludzie przyjęły takie, no i to taką tradycję, i to było, wiesz, w każdym domu, naprawdę. To było tak przestrzegana teraz to ta Adwent, mówimy, to nie jest taki podm. I to jest chyba właśnie najprawdziwsza jesień, podczas której się dowiadujemy różnych rzeczy. Opowieści są snute nie tylko o jesieni, ale różne wspomnienia z różnych innych pór roku. Dziękujemy Ci, Marysiu, za te wszystkie opowieści jesienne i muzyczne. I może byśmy jeszcze coś razem zaśpiewali, bo przecież też nota to co zaśpiewamy na koniec. No jak lnianą, to pielareczkę można. O, bardzo ładno zaśpiewać. Jak jechałem z kawalerki, już był biały dzień. Napotkałem pielareczkę, jak pieleła lyn, da, jak pieleła lyn. A witaj ze pielareczką, co tak piele z lyn. Dopiero mnie moja mama posadziła w nim, dadana posadziła w nim. Coś ci powiem, pielarecko, musisz moją być. Ja ci mówię, mój jasieniu, nie umiem robić, dadana nie umiem robić. Ani ja nie umiem robić, ani rano wstać. Musisz sobie, mój jasieniu, cela gdzie trzymać, dadana cela gdzie trzymać. Stoi ci tam taką brzoza przed moje wroty, a to una cię nauczy każdy roboty, dadana każdy roboty. Jestem nie wiesz nic, jasieniu, obiecuję zbić. A żebyś się nie doczekał moim chłopem być, dadana moim chłopem być. To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.